Siemano, kolano, chcecie się dzisiaj troszeczkę pośmiać? O, jest idealna okazja, ponieważ oglądamy śmieszne momenty z Wojanowic i nie tylko. Mam nadzieję, że wszystkim poprawią się humorki, będzie superowo. Przechodzimy do oglądania. Dobra, mamy tutaj pierwszą kompilację, oglądamy. Bardziej komiczny okay. wygląd ever. Ile mi zostało niewidzki? Dobra, minuta. Co to się dzieje? Na to, on ma tak... O lol, ludzie, dobra, czekajcie, spójrzcie, to są... Straszne stare Wojanowice. Pamiętacie Wojanowice za czasów on? Całe Wojanowice były prawie w ogóle rozwalone. Wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Ale dziwnie to wygląda. Dobra, oglądamy dalej. Ten film to jest chyba jakiś prank na Palionie. A raczej nie, to jest... Jak oglądałem, podglądałem Paliona, co nie? Dobra. Pod niej ta duża głowa wygląda tak śmiesznie. No spójrzcie na to. I co ty tutaj się działo? Wszedł w to, nie! Czekaj. Czekaj. Ała, co się stało? Nie. O, to przez przypadek go zabiłem. Ty jesteś tak mocno na różo. O nie. Palnąłem go z miecza, a nie chciałem. Przez przypadek tutaj walnąłem Paliona. Z łapki, w sensie chciałem rozwalić rzeczy. Chciałem rozwalić ten kwiatek, a walnąłem go z miecza i zabiłem. W jednym palem. Tutaj był jeszcze stary domek Kati! Spójrzcie! Spójźcie, tak, stary domek Kati! Z miecza i zabiłem. O, tutaj. Ja pierdzielę, jaki to jest w ogóle stary film! Jak się Wojanowice zmieniły, wow! Dobra, tutaj jeszcze kolejna jest jakaś rzecz. Jest dla mnie. Biegnij, dobrze, biegnij. Wracam na Wojanowice 2.0. Ty wracaj sobie prezydentuj na tych Wojanowicach 1.0 i może jeszcze zrób kawkę temu całemu onsron. Kawkę onsron. A, bo to były czasy jak... I tyle w temacie. Palion był opętany przez Dobra, on. Papa. Papa, papa. I bardzo papa. Lubił on. No co? No nie. Ja coś odwracam, to mnie szpiegował. Ja w tamtą stronę, bo ja chcę iść naokoło, wiesz? A, dobra. No idź. Ostatnio ten zamek z maturerem. Okay. Dobra, wszystko wow, wyjaśniono. Stara ojej, Kati! Ciemno! Mama, help! Mama, help! Dobra. Nie niszcz nigdy więcej moje pszenice, ona okay, jest czyli, taka piękna! Czyli ja teraz już jestem Wojanowiczanem. Nie! Jak co tu za okrzyk był? Już garnij to! Dobra, no ja przy okazji chciałem zahaczyć okay. jak grzyby, no. Czemu ty biegniesz za mną, co? No nie idę za tobą, no biegniesz za mną cały a, czas. A, to dalsza część tego biegania za mną, okej. Okay. Gdzie chcesz? A, już wiem co to będzie, to jest dobra akcja, widzowie! To jest dobra akcja i teraz patrzcie na to. Co to było? Ja. Ta główka tak powoli się wysuwała. Patrzcie, widzę, to był najlepszy moment, jak tak powoli się wysuwała Palion. Co to było? To było genialne. To jest jakiś stary film Paliona z realnego życia. Czemu ono się huśta na jakiejś huśtawce z krzesła? Co jest? Dobra. Neon! O! I właśnie tak będzie wyglądał nasz teledysk, tak? Zgadzam się. O, tak się nazywało. Wow, dostał bomba na banie, kończymy balet. Nam, nam, nam. Dobra. Dobrze. Biegnij. Stefan. O nie, to jest mały Bobo, nie. Okej, okay. Na razie Stefan, rolnik wchodzi. Jedz! Stefan, jedz! Stefan. Jedz. A, Palion mnie szpieguje. Czyli on chce ich dawaj rozmnożyć. Dawaj zbyra. No nie wiem, że wszyscy ten. O, no. Dawaj zbyra. Dobrze. Co? Nie ma spania. Dawaj zbyra. Co? Tak się, ja nie wiedziałem, że tak się da. A, wszyscy Bobo wychodzili. Dawaj zbyra. Zbyra. O, wszyscy wstali zbyra. Bo tych wyrek nawet nie ma. Wstawaj zbyra. Śmieszny tekst. Wstawaj zbyra. O Jezu, te moje okrzyki dziwne. O nie, co jest grane? Czemu tu nie ma wyra? Wstawaj z wyra! Do wyra! Villager robi do wyra! Wstawaj z wyra, do wyra! Miodzące. Dalej! Do roboty! Do środka, do wyra! Oła, co się dzieje? Czemu on powiedział ała, jak go i tu uderzyłem? No co jest grane, kurde! Się zdenerwował. Rozmawiajmy. Gdzie mam porozmawiać? Obo, na przedziale kowadła. Na przedziale kowadła? Co ty stary wymyślasz? Nie, serio? A nie. Tam. Tutaj to był okres, jak obaj mieliśmy garnitury na Wojanowicach, co nie? Palion ma garnitur i ja mam garnitur. Dobra, no, słucham. Słucham! Nie, patrz.
Ja nie wiem, czasami czemu się tak wydziera mnie, ale to jest trans nagrywania. O to mu tak naprawdę chodzi, ludzie, o to mu tak naprawdę chodzi. Teraz to właśnie widzowie widzieliście. Nie, no nie, ja odchodzę. No co ty robisz? Odchodzę. Chodź. Ale rage. Nie ma mnie! Co jest grane, ty opętany, naprawdę. Jak to mnie opętał? Crafting Crab, bo mi zabrałeś. Co? Opętało. Jak, crafting co? Jak to mnie opętał? Crafting Crab, bo mi zabrałeś. Crafting Crab, co ty to masz? Kati! Nie mogę powiedzieć, to jest tajemnica. Dobra. Nie chcę mówić, że odwojana. O kurde, powiedziałem. Okej, okay. Bohatera dzisiejszego odcinka, czyli gaśnicę. Czerwoną gaśnicę, tak stary jak film. Subskrybuj, także klikajcie mordyczki. No i teraz zgasimy tą wodę. W tym momencie, no słuchajcie, zgasimy tą wodę. O lol, patrzcie, stary palion. Prezentuję, mi się bardzo podoba. Zaraz go przetestujemy jeszcze. Test fotela. Ani razu, dosłownie nie siadałem na nim, tak więc uwaga. Sprawdzimy, test fotela. Co jest grane? Jeszcze raz. Palion, nie no, co za koks. Nie wiem, jeszcze ani razu, dosłownie nie siadałem na nim, tak więc uwaga. To jest nie, Palion, to jest złoty człowiek. Man. Powodzenia, rzucam strzałą. Aport. Wow. Balion i Wojan w prawdziwym życiu! Dobra, już! Nie musimy zachować. Co za koks? Cześć! Siemo! Gdzie śpię? Pamiętam to wejście. Gdzie śpię? Wejście smoka. Wojan team! Wojan team! Widzowie, od tamtego momentu Wojan team zmienił się milionkrotnie razy lepiej. Są lepsze materiały koszulek, lepsze nadruki, wszystko jest lepsze. A to sama cena, więc zapraszam wojanshop.pl, pierwsza linijka w opisie. Teraz na przykład mam na sobie kozacką bluzę, która jest ultra ciepła, idealna teraz, właśnie kiedy jest chłodno za oknem. Ponieważ jest jesień, zaraz zima. I taka bluza po prostu wam się przyda, żeby wyjść sobie tak właśnie w bluzie i żeby było wam cieplutko. Więc polecam, Wojan Shop, pierwsza linijka w opisie, zapraszam. Oglądamy dalej, bo to zabawne było. Nie, ty oszukujesz, ty nie masz diaksów, to są emeraldy na bank. To są ty diaksy? Ty po prostu nie odróżniasz. Ale Katy śmiesznie mówi. 5 diaksów. Jeszcze drugie nie, tyle. Nie, no ja nie mogę przegrać. Ja się wkurza, wolny. Ja jestem tu dłużej. To prawda, i będziesz jeszcze dłużej. Ale opętany. Wiesz, że to mój chłopak. Co się odwala? Oby już więcej diamentów nie znalazł. Znajdę jeszcze 20 diamentów. Wow, a, 20. Potrzebuję tylko jeszcze... To czekam, no. Całą prawdę. Kurde! To nie powiem. Ale oberwał co? Powiedziałeś mi, nie, dobra. Powiedziałeś mi całą prawdę. No! Ja cię kręcę, słuchajcie. Słuchajcie, w miejscach, gdzie ludzie potrzebują wody, przecież wystarczy, że zrobią nieskończone źródełko wody, już mają wodę, co nie? Przecież to takie proste. O ja wale, co ja powiedziałem? No, tak, tak, przecież jest, widzowie. Wystarczy zrobić nieskończone źródełko wody i macie na zawsze wodę. W ogóle ja nie rozumiem, po co ja kupuję wodę w sklepie, jak ja mogę zrobić nieskończone źródełko. Nie rozumiem. Dobra, patrzymy dalej. Zobacz, ona już mnie lubluje. Lubluje. Nie, później. Ej! Ej, lama! Głupia jest. A wiesz, co on mi robił na... dobra, nie będę ci mówić, bo... Co ci robił? Co mi robił? Powiedz, Wojtek. Dawał mi bardzo dużo diamentów, wiesz? A masz te diaksy? No właśnie, masz? Nie, bo już zrobiłem z nich posąg. Jaki posąg? Jaki posąg? Właśnie. Dzidę. Dzidę? Dzidę na on i on trzyma dzidę. Dzidę na on? No, coś takiego zrobiłem. Słuchaj, przyszedł reprezentant... Nie rozumiem. Dzidę na on, dobre, dobre. Wojanowic 2.0 zamieszkały... Chyba reprezentantem stylu. Reprezentant stylu, reprezentant mody, słuchaj. Widzisz ten garniak? To jest normalnie... No, widzisz ten garniak, mordo? To jest marki, zaraz ci powiem, jakiej marki. Jakiej marki? To jest Wojan marki... Shop.
Mowojan Shop, kolekcja Gruci. Gruci, pamiętam to. Gruci. Chodź, bo ja muszę porobić Gruci. Dobra. Gruci. Okej. Okay. No się u Kati w Katilandii. Miejmy nadzieję, że będzie chciała dołączyć do Wojanowic 2.0. Uuu, widzimy wioskę Katilandia, Katilandia. Już się robi ciemno, ale jesteśmy na Katilandii. Monio, ponio, ponio, monio, ponio. Się tutaj odwala. Monio, ponio, miałem... To jest ten kurczak, który uciekł. Byłem w transie jakiś. On zasługuje na karę, słuchajcie. On zasługuje na karę za to, że uciekł, więc dam mu nasionko, proszę. Muniu, puniu. Słuchaj, musimy iść pod twój dom. Musisz iść do domku, szybko. I szukaj, o lol, do domku. Kati miała jeszcze takie włosy inne. Do domku. A co, jestem pies? Szybko, szukaj. Nie, no bo szukaj kości. Okej, widzowie, dość tej śmiechanki. Nawet było całkiem zabawnie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę, subskrypcję i pytanie, czy chcecie więcej takich filmów. Dawajcie znać na dole w komentarzach. No i trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nara, pu, pu, pu.